Siemanko dziwadełka moje kochane. Z tej strony Tchalas i dzisiaj zupełnie inny film. Mianowicie, mianowicie GTA 5 do 21 maja. Mamy 15. Wrzucę to jak najszybciej tylko można. Jest za darmo. Mianowicie, po prostu wpisujemy sobie GTA 5 w Google. Następnie przechodzimy do tej oto witryny Epic Games i tutaj, w tym momencie, zaraz wam się ukaże taka autostrona, oczywiście musimy kliknąć OK. I tutaj klikamy sobie, aby wziąć. Po prostu, żeby wziąć. Następnie musimy stworzyć konto. Ja oczywiście stworzyłem sobie e, je w połączeniu razem z Facebookiem. Otrzymujemy w tym momencie taki kupon. Kupon na to, aby. Aby za darmo, tutaj sobie mieć właśnie GTA 5, i potem przechodzimy znowu na tą stronę po tym, jak właśnie się zarejestrujemy. I oczywiście klikniemy tutaj, bo wyśle nam takie powiadomienie, że na maila oczywiście dostajemy, ale to wystarczy się zalogować ponownie. Klikamy sobie ten przycisk tutaj, to będzie zainstaluj. Najpierw ściągnie nam tutaj, jak widzicie, Epic Games Launchera. Trzeba go oczywiście, trzeba będzie go oczywiście odpalić, no i w tym momencie kiedy go odpalimy już co wszystko będzie szło automatycznie. Mamy tutaj możliwość pobrania GTA 5 za darmo. Jak widzicie, ja pobrałem już 52 giga z 94 gdy, gdyż gra niestety ale trochę giga ma. I kolejna rzecz, która jest fajna, mianowicie taka, że na samym początku praktycznie no, były mega problemy. No, jest napisane, że niby przepustowość w moim rejonie jest ograniczona, jest ograniczona do 100 megabitów, gdyż no, mój net ma 300 i ja pobieram tak, jak widzicie tutaj przeciętnie 13 mega na sekundę, czyli tak 130 w tym momencie. Jeszcze, jeszcze jest kwestia jak szybko nasz dysk jest w stanie oczywiście zapisywać. Więc to też zależy od dysku. Ale mniej więcej myślę, że 3-4 godzinki, jeżeli macie dobrego neta, będzie GTA ściągnięte. I pamiętajcie o jednym, że trwa to tylko do 21 maja. Więc macie 6 dni od momentu, jak wrzucę ten film, aby sobie tutaj GTA 5 za darmo tutaj zainstalować. Więc jeszcze raz: GTA 5 strona epicgames.com prawda? A następnie po prostu po przejściu na stronę. Ponownie będę klikał, za każdym razem pojawia się to, że mam 18 lat na pewno. O nie, tym, tym razem się nie pojawiło. I widzicie, wyprzedaż kończy się 21 o godzinie 17, więc jeszcze tylko kilka dni zostało. Ale przyznać muszę całkowicie szczerze, że fajnie, gdyż jest to premium edition. Więc myślę, że każdej osobie, która jeszcze. Y, tej informacji tutaj nie słyszała. Będzie to tutaj całkowicie przydatne. Tutaj macie oczywiście możliwość pobrania sobie Epic Games. Y, no, ja już mam pobrane, także mi nie jest to potrzebne. Nie wiem, co tutaj na koncie mogę ciekawego zrobić. Zaraz zobaczymy, bo bym chciał sobie nazwę nadhala zmienić, bo wszędzie mam rałvenius. A to jest odrobinę denerwujące. Za zobaczymy, czy mogę wyświetlana nazwa. Niestety nie mogę. Jak, jak widzicie, tutaj zmienić mam taką, i tyle. No i już nic z tym nie zrobię. Niestety, przynajmniej na tą przedzmianą najpierw musisz zweryfikować konto. Aha, ok. No to w tym momencie, jeżeli tak, mm -hmm. no to wejdę sobie na maila swojego. No i tutaj zobaczymy, czy, bo tutaj mi mnóstwo rzeczy. O Jezu. PPPP Dołącz do spotkania. Dobra, nieważne. W każdym razie tutaj mamy Epic dowód zakupu produktu, faktury i TDP. No i widzicie jak tutaj wszystko ładnie pięknie cena 0 zł, więc jest po prostu super. A czy przyszło mi powiadomienie? Nie, nie przyszło mi żadne powiadomienie tutaj jak widzę, więc jest chyba, że w spamie Nie. Też nie przyszło w spamie. Dobra, to zmienię na swojego po prostu maila Nadhalas TV. Ok, Zobaczymy, czy się uda. No i wysłano kod bezpieczeństwa, więc miejmy nadzieję, że ten kod teraz przyjdzie. No, biorąc pod uwagę, że teraz niestety, ale jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Dobra, usuniemy może te wszystkie zbędne wiadomości, które tutaj są. OK, tutaj społeczności nie mam spamie, hmm. No tutaj może być problem. No myślę, że ze względu właśnie na to, że taka olbrzymia ilość ludzi tutaj to robi to ogie Chwila przyszło przyszło dobra OK Mamy sobie tutaj swój kod oczywiście go trzeba będzie wpisać OK Mam kod i teraz zamykam i... Chodzę na drugiego maila, czyli na Thalasa. Ok, zobaczymy ile będzie trzeba czekać. Ok, nieważne tutaj, chyba trochę poczekam. To nawet nie wiem co to jest. Nieważne. W każdym razie. No, z pewnością przyjdzie po minucie, może dwóch. Nie oszukujmy się, ale nie ma. Ale teraz, biorąc pod uwagę, że gra jest darmowa, mnóstwo osób z tego korzysta. A co za tym idzie? No, niestety, ale tutaj jakaś wersja robocza. Aha, bo chciałem adres e-mail sobie zmienić, ale dobra, nieważne. Więc w każdym razie trzeba będzie chwilę poczekać. No i tutaj spróbuję kliknąć, wyślij ponownie e-mail. Zaraz zobaczymy czy zostanie wysłany, czy też nie. No, tutaj mam takie swoje głupoty. Neta trzeba będzie zapłacić tego, z którego nie korzystam. Tutaj mam oczywiście wszystkie rzeczy z Discorda i tam z YouTube'a. No dobra, w każdym razie w pewnym momencie ta, ta wiadomość przyjdzie na pewno. No, i następnie najzwyczajniej w świecie po prostu sobie zmienię nazwę na Rawenius, o ile będzie nadhala, jeżeli będzie taka oczywiście dostępna. I to jest właśnie tutaj fajne. No, ale okej, okay, dobra. I teraz już w takim razie widzicie na jakiej zasadzie to działa. No, i tak jak mówię, mi zostało jeszcze. Tutaj tyle procent na razie wstrzymuję ze względu na to, że kiedy pobiera mi, no w kurczę 13 mega na sekundę, to troszeczkę mój dysk zaczyna szwankować. Po pewnym czasie zresztą widzicie tutaj te uskoki, prawda? Więc to jest moment, w którym dysk troszeczkę się przegrzewa. Tutaj następnie jest stopowanie i znowu po prostu leci do dzieła. Więc teraz live y będą również z GTA 5. Będą i będą również odcinki z GTA 5. Jak mówiłem, odchodzę troszeczkę od Lords Mobile, gdyż po prostu już mnie ta gra złości. O, tutaj jest. Chwila jest. Potwierdź swój adres e-mail. Potwierdzam swój adres e-mail. No i teraz. Aha, nie można znaleźć użytego kodu. Eble. Nie wiem o co chodzi. Chyba, że to może, nie wiem, drugi e-mail. Nie, no jest tylko. Chwila, może ten, hmm, może to, nie wiem. Hmm. dziwne. No w każdym razie zobaczymy. No ja tutaj się loguję za pomocą FACEA, także tutaj raczej problemów nie będzie. No a teraz jeszcze lepiej. Teraz nie mogę w ogóle użyć okej, okay, no to świetnie dobra, to później nad tym się zastanowię jak, na jakiej zasadzie to ma działać i tyle, więc moi drodzy tak właśnie to wygląda i tak jak mówiłem, no nie będzie chwilowo właśnie live'ów z lotsów no po prostu, bo nie i tyle, okej, okay, dobra teraz kliknę sobie, nie pamiętam hasła kliknę sobie TV, żeby mi e-mail wysłało no i zobaczymy czy wyślę no, ok, no i teraz teoretycznie powinna mi przyjść tutaj wiadomość. No, miałem to potwierdzenie, no ale niestety, jak widzicie, tutaj nie mogę potwierdzić tego adresu e-mail. Chociaż teraz widzę, że nagle mi potwierdzili, ale mniejsza o to, no to zaloguję się przez Google może w tym momencie przez właśnie to konto. No i zobaczymy, czy w taki sposób. E, połącz z nowym kątem, połącz z istniejącym kątem. Eee, bo nie mam hasła. Dobra, nieważne. Poland, wyświetlana nazwa. Halas. Miejmy nadzieję, że będzie działać. Aha, no już zajęte. No świetnie. Oczywiście, zawsze ktoś musi mi spaprać tutaj możliwość i moja nazwa jest zajęta. Aha, już zajęte. No tak, no bo tutaj w tym momencie sobie zrobiłem akurat. Nie wiem teraz, czy będę mógł. Hmm, chwila, moment. Hmm. Chyba dobra, nieważne. W każdym razie później to ogarnę. Jak widzicie, chciałem teraz na szybko i wyszło tak, ale GTA 5 jest za darmo. Więc spokojnie, ludziska. Nie bój ta się. I to by było na tyle, to był Thalas, mam nadzieję, że te zostawicie łapkę, ze względu na to, że no nie każdy do tego info dotarł, ja dotarłem dzięki jednej z osób na Discordzie, dlatego polecam dołączać do Discorda, trzymajcie się, na razie i cześć!